No, rozpoczynamy kolejny obóz, dzieci tam, idziemy tam, tam, tam i do pokoi, tam, do pokoi. Zobaczcie, jakie to dzielna młodzież. Ile oni te, po prostu towaru potrafią dźwigać. Ledwo idą, ale dają radę. Jak ktoś sobie nie będzie radzić, to mu pomogę, no, ale... Mamy pierwszą grupkę, która się przygotowuje dzisiaj do pływania. Rozgrzebeczka i zaraz działamy. To nie działa. Jak tam dziewczyny jest na obozie sportów wodnych ze szkoły narciarstwa.pl, powiedzcie? Dobrze. Dobrze, tylko że strasznie. Dobrze, czyli strasznie, czyli jak? Czyli tak dziwnie, że kiedy... Nawet nie, jeszcze nie wiem, bo nie wpłynęłam na wake'u. Znaczy na nartach. Kiedy na czubie się podnosi, a ty zameczka nie zapięłaś, Kornelia? Dobra, a Amelki jak się czują? Dobrze. Ile wy macie lat w ogóle? Ja mam 7. Ty też 7? Tak. Ja mam 8. Ja 8 września będę miała 8. Okej. Okay. I pierwszy raz dzisiaj pływacie w życiu? Nie. Ja na nartach wodnych tak. Ja nie. Ja już pływałam. Ja na nartach wodnych ja nigdy nie pływałam. Okay. Ja pływałam. Mnie ten sport nie interesuje. Ja... Tylko cię narciarstwo interesuje sportowe? Co cię interesuje? Mówiłeś, że jakiś sport? Chcę jeździć na koniach. Też? Jeżdżę na koniach w grupie. Super. Ja też już kilka razy pływałam. No dobra, zobaczymy jak wam pójdzie na tych nartach tutaj wodnych teraz. Ja nagram króciutkie ujęcia z wami, dobra? Okej. Ale ja też pierwszy raz w życiu jadę na takich nartach, bo się trochę boję. To ty pierwszy raz, a Amelka? A druga Amelka ja już pływała. Ja już pływałam na tym nartach. Ty chyba taki słynny film masz, co wszyscy oglądali ciebie, pamiętasz? No. Druga Amelka właśnie pierwszy raz wystartowała. I jak widać daje sobie super radę. Zrób przysiady. No. Powolutku, powoli. Nisko do wody. I dotknij wodę. Druga ręka. Super. Super, Amelia. Pupa do przodu, barki do tyłu. Ugięte nogi lekko. Dobrze. Super teraz. Brawo. A spróbuj zrobić przysiad. Mocny przysiad. O. Dotknij wodę. No to wstań troszkę. Brawo! Trzecia dziewczynka, dzisiaj pierwszy raz, Kornelia. Pierwsza próba. Jak jest? Dobrze? Ekipa, mamy chłopaki teraz. Olek płynie pierwszy. Jeremi na razie próbuje jazdę na za motorówką, bo ogólnie pływa zawsze za wyciągiem, czy na wyciągu. Próbujemy, tak? Pomalutku ruszam, pamiętaj, nie spadaj od razu za szybko. Pozdrawiam ze Stekry! Ale to są... Rób przysiady! Pozdrawiam!
Pegny? Pozdrawiamy, nie, to Ślesin. A, no to jest Ślesina. Z jeziora Ślesińskiego. Mały taki pokazowy dzisiaj trening Karola, naszego instruktora, również od Wake Camp. Zaraz nagramy. Rudy obsłuży, a dzieciaczki będą patrzeć, do czego dążymy. Teraz dziewczyny będą płynąć na kołach. Dziewczyny, czy wy wszyscy już pływałyście kiedyś na kołach? Tak. Nie, tak. Czy jedna pływała, dwie nie? No to zobaczymy, jak będzie. Ja płynęłam. No, a chłopaki? Trzy, trzy koło z koła? Tak. Koło z koła. Nie, to będzie basen w kole. Jak dziewczyny się czujecie już? Nie, dobrze. Dobrze. Żeby Natalinki będą tak sobie po prostu z nami dryfowały? Tak. Niech to szybciej. Dziewczyny, jak jest? Jak jest? No mówią, że super, ale krzyczą, ja nie wiem. Ale nie, ta nie, te dwie tym dwóm się podoba, ta jedna trzecie, bo się boi. Co? Ta jedna się boi. Która? Ta w bocznym zielonym. Ta w bocznym zielonym. Amelka, zapytałem ją, co się dzieje, czy ci się podoba, mówi, że super. Modlę się do mamy, mówi. Na mruchu próbują. Nie, zlecą, zleci. Zlecą. Która z nich na stówę zleci? Nie, uwaga, zlecicie. Szybko, szybko, niech podaje się w kolejny zakręt, jak zleci. Dziewczyny, wy im źle życzycie? Tak, no. Dlaczego? No bo tak. Bo jeszcze dwa razy waliliśmy, a nie razy. No, jeszcze lepiej. No właśnie. No właśnie zauważyłem. No jak oni, kurczę, coś słabo. Mi się wydaje, że to Jeremi coś tutaj kombinuje za dużo. Jako mój, Jeremi, ty się wywaliłeś drugi raz w rzędu, dlatego że kombinujesz.
Jak było, chłopaki? Tak jak tam kiedyś. Czy się trzymać?